Dziękuję bardzo za cierpliwość, za doczekanie tego momentu, tego przystanku naszej piątki, piątki prawa i sprawiedliwości, który obejmował, która obejmowała taki ważny punkt, który jest szczególnie bliski mojemu sercu, praca dla seniorów. To właśnie staramy się, żeby mottem naszej działalności, naszych działań społecznych było to, że państwo najbardziej pomaga tym, którzy są w słabszej pozycji. W słabszej pozycji są osoby niepełnosprawne, w słabszej pozycji, w słabszym położeniu są osoby starsze. Z racji oczywistych, mniej mogą, zwykle już nie pracują, zwłaszcza w późniejszym wieku. I dlatego nasze programy, które, z którymi zaczęliśmy dość szybko, 75 plus, Tutaj jest ze mną pani minister Rafalska, pani minister Borysz-Szopa. To wszystko też ich dzieło. Także pani premier bacie Szydło chciałem bardzo serdecznie podziękować, bo to przez wiele miesięcy rozmawialiśmy o tym, wdrażaliśmy razem te programy i wielka radość, że udało jej się spiąć, bo państwo właśnie musi być silniejsze dla silnych, dla tych, którzy uciekają na przykład z płatności. Płaceniem podatków gdzieś na Cypr, do Luksemburga, do Irlandii, Holandii czy Szwajcarii. A biznes robią tutaj. Na to nie pozwalamy. Na to coraz mniej jest przyzwolenia, na szczęście, bo musi być elementarna sprawiedliwość. I to właśnie od tych wielkich korporacji, od mafii vat przejęliśmy te pieniądze, które oni zabierali. Można powiedzieć, grabili Polskę. Tak było wcześniej. Niestety. To zresztą potwierdza Komisja Europejska, potwierdza, potwierdzają to wielkie instytucje konsultingowe, są dostępne raporty. I z biegiem kolejnych lat staraliśmy się udowodnić czynem, że jesteśmy po stronie osób również starszych, po stronie seniorów. I tutaj wielkie programy, o których właśnie często z panią minister Borys Szopą, z panią minister Rafalską wcześniej rozmawiałem, to program, Senior Plus, czyli budowa, remonty i utrzymanie domów seniora. Jeżeli w Waszej gminie, jeżeli w powiecie są takie miejsca, gdzie warto zainwestować, to mamy środki na to w budżecie. Wiem, jak ważne jest dla starszych ludzi, żeby się spotkać z innymi, prawda? Żeby czasami porozmawiać z kimś, bo czasami jesteście Państwo samotni po prostu, i to tak ważne, żeby. Mieć dokąd pójść. Niektórzy mają rodzinę, niektórzy mają tą rodzinę gdzieś dalej. Tak się ukształtowała nasza historia, że często dzieci wyjeżdżały gdzieś za granicę. No i to tragedie rodzinne bardzo często były. A więc tworzymy przestrzeń takiego życia bardziej. Towarzyskiego również, życia kulturalnego, i to jest nasz program Domów seniora. Na to przeznaczamy dwa za chwilę trzy razy więcej środków niż nasi poprzednicy. Właściwie nie mamy teraz wniosków, które nie byłyby możliwe do obsłużenia, bo te środki są dostępne. Drodzy samorządowcy, aplikujcie o te środki. Ja byłem ostatnio w domu seniora w Rudzie Śląskiej. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkie panie, panów. Cieszę się też Waszą radością, bo dużo ciekawych rzeczy opowiadaliście Państwo, jak tam spędzacie czas. To jeden punkt. Kolejny to program 75, leki dla naszych starszych seniorów, darmowe programy tego typu. Ale też z punktu widzenia czysto materialnego, finansowego to jest Emerytura Plus, ten nasz program, który chcemy utrwalić w postaci ustawowej. Chcemy żeby on był dostępny do, dla emerytów w kolejnych latach. Chcemy też żeby był bardziej sprawiedliwie skonstruowany, bo emerytury są niskie w Polsce. Wiadomo, ale są wśród tych niskich emerytur naprawdę bardzo niskie emerytury. Więc przeznaczając taką samą kwotę każdemu w ramach tej emerytury plus pokazujemy pewnego rodzaju chociaż elementarną sprawiedliwość bo ten kto ma tą wyższą emeryturę 3,5 4 4,5 tysiąca są też takie chociaż mniej oczywiście dużo dużo mniej ma większe możliwości finansowe więc poprzez taką samą emeryturę plus chcemy w ten sposób jak gdyby no, trochę więcej docenić tych którzy najmniejsze mają te emerytury i stąd też ta propozycja którą już przeprowadziliśmy raz w marcu tego roku waloryzacji kwotowej tam było co najmniej 70 zł, pomnóżmy to razy 12. Dziękuję. Pomnóżmy to razy 12 to 840 zł, czyli kolejna kwota, która dla tych najniższych, najniżej uposażonych emerytów była bardziej znacząca. Później wraz ze wzrostem emerytury. Ta emerytura waloryzowana była na poziomie ustawowym. I taki, o takich mechanizmach myślimy też na przyszłość, czyli takich, które lepiej zabezpieczą przyszłość naszych babć, naszych dziadków, naszych mam, ojców. Mały, dodatkowy akcent, ale też dobry, przyjemny, we właściwym kierunku idący, to też ustawa, którą właśnie procedujemy. Szanowni Państwo, i od 1 października wdrożymy ustawę obniżającą PIT. I dzięki temu zostanie też zawsze parę, paręnaście, parę dziesiąt złotych, to też zależy od tego, kto jaką ma emeryturę, zostanie w portfelu. Chcemy to ziarnko do ziarka, nawet ta emerytura plus to takie większe ziarnko, mam nadzieję, składać i w ręce państwa przekazywać, bo państwo musi. Być państwem, które dba o godność swoich obywateli. To jest najważniejszy nasz cel, nasze zadanie. Drodzy Państwo, nie trzeba Państwu tłumaczyć tego, czym jest życie pełne wartości, bo wy wychowaliście dzieci, często wnuki. I sami żyliście w trudnym świecie, w trudnych latach. Zwykle to były część waszego życia, w latach PRL-u, które ja też doskonale pamiętam. Później Trzecia Rzeczpospolita, która nie rozpieszczała też emerytów. I dlatego nie trzeba wam tłumaczyć, że tworzenie polityki opartej na wartościach jest właśnie w naszym DNA, jest w naszym kodzie genetycznym. I to jest moje zobowiązanie dla Państwa: tworzenie takich polityk państwa, które będą jak najbardziej oparte na zasadzie solidarności, na zasadzie sprawiedliwości, na takich zasadach, żeby budować godne życie w godnym, sprawiedliwym państwie. Dziękuję bardzo. Panie premierze, pani minister, szanowni państwo. Program y, opieki nad polskimi rodzinami to również, a może przede wszystkim pomoc i opieka nad tym najstarszym pokoleniem, dzięki któremu te polskie rodziny mogą się rozwijać, mogą się tworzyć, mogą się zawiązywać. Ta emerytura plus, o której pan premier pięknie powiedział, to konkretna i wymierny, wymierna pomoc skierowana do wszystkich emerytów i rencistów w Polsce. To prawie 10 milionów osób, bo dokładnie 9 milionów 800 tysięcy emerytów i rencistów skorzystało z tej emerytury, i to kwota ponad 10 miliardów złotych. Bardzo się cieszymy, pewnie wszyscy z tego. Że pan premier, y, że, że pójdziemy z tym programem dalej w następne lata, w następnej kadencji, to oczywiście również olbrzymie wsparcie dla tych, dla tych, zwłaszcza mam, które wychowały więcej niż czwórkę dzieci. Mam tu na myśli mama 4. To wsparcie dla mam, również dla ojców samotnie wychowujących więcej niż czwórkę dzieci, czyli dla tych samotnych rodziców, dla tych mam, które wychowały, Sześć, siedem, ośmioro dzieci, i do tej pory były zapomniane. Często wtedy, kiedy zakładały rodzinę, kiedy decydowały się na dużą rodzinę, podejmowały decyzję o tym, żeby nie pracować, żeby wychowywać te dzieci, dzisiaj udało nam się i bardzo się z tego cieszę, że ten trud sprawowania opieki, wychowywania tego młodego pokolenia został wreszcie doceniony, że trafiliśmy do tych wszystkich matek. Zapomnianych z tą minimalną emeryturą 1100 zł, i do nich również trafiliśmy z dodatkową 13 emeryturą. Więc za nami rzeczywiście wiele osiągnięć. Jestem przekonana, że to nie wszystko. I tak jak 4 lata temu mówiliśmy, damy radę, tak teraz myślę, że też wspólnie możemy powiedzieć: proszę Państwa, damy radę. Panie Premierze, Państwo Ministrowie, Szanowni Państwo, dwa największe wyzwania polskiej polityki społecznej to z jednej strony polityka. Rodzinna, konsekwentnie realizowana przez nasz rząd, rząd zjednoczonej prawicy, przez prawo i sprawiedliwość, ale z drugiej strony polityka społeczna wobec osób starszych, polityka senioralna. I tak od pierwszych dni naszych rządów było podnoszenie tej minimalnej, jakże niskiej, minimalnej emerytury w kwocie 882 zł, która została podniesiona do 1000. 100 złotych i konsekwentnie naprawdę staramy się te świadczenia podnosić, i potem kolejne kroki, o których mówił premier, pani minister Borys Szopa, a więc ostatnia waloryzacja kwotowo-procentowa mówił o tym pan premier emerytury matczyne, czy ta naprawdę długo oczekiwana dodatkowa emerytura ta trzynastka. Ja pamiętam wszystkie etapy, jak osoby starsze mówiły tak, pani minister, w pierwszej kolejności nasze rodziny dostały to wsparcie i odczuwamy to, bo dzisiaj nie musimy dzieciom naszych dzieci, naszym wnukom tak bardzo pomagać z naszych skromnych emerytur, jak to było jeszcze całkiem niedawno. Ale my naprawdę każdą złotówkę 100 razy oglądamy, zanim wydamy. I proszę nam wierzyć, że nasz rząd te nakłady na te najniższe świadczenia i tą pamięć o tych niskich emeryturach, ma cały czas z tyłu głowy i w swoich planach, jako pierwszoplanowe już w tej chwili, też działania. Tu pan premier zawsze i pani minister Boryszopa też o tym mówiła, że ten mechanizm waloryzacji kwotowo-procentowej, zgodnej z konstytucją, bo tu też trzeba pamiętać o tym, że to, co zrobiliśmy w 2018 roku, to nasz rząd na żadnym świadczeniu nie zaoszczędził, tak? tylko ta, ta grupa osób, które miały te niższe świadczenia, dostała tą waloryzację wyższą, chociaż zawsze chciałoby się, żeby to świadczenie i ta waloryzacja jeszcze była wyższa niż tak. 13 emerytury to tak jak mówiła Pani Minister niemalże 11 miliardów, ponad 10, więc to są takie wydatki, które nasz rząd konsekwentnie ponosił i będzie ponosił. Ilość nowych domów seniora jest dwukrotnie większa niż te domy seniora i kluby seniora, które powstały w ciągu trzech ostatnich lat rządów naszych poprzedników. Wiemy, jaka jest duża potrzeba, żeby osoby starsze się aktywizowały, żeby czuły się potrzebne, żeby czuły się niezapomniane po latach, kiedy dla Polski i dla swoich rodzin tak bardzo ciężko pracowały, za co Państwu serdecznie bardzo dziękujemy. Panie premierze, panie minister, pani poseł, w ogóle szanowni państwo, tutaj wszyscy zebrani. E, jesteśmy na terenie gminy Halinów. Macie to szczęście, że macie bardzo zaradnego burmistrza, młodego z dużym parlamentem. ponieważ znam go wiele lat, więc mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że bardzo dobrze trafiliście, ale z drugiej strony popatrzmy, Szanowni Państwo, te wszystkie programy, o których, na które patrzymy, i rodzinne, i w stosunku do emerytów, no, uruchamiamy środki finansowe, które powodują, że w społeczeństwie żyjemy troszeczkę równiej że jednak likwidujemy to granicę między najbiedniejszym, średnio zarabiającym i bogatym. Że staramy się, żeby Polacy byli równo w naszym państwie traktowani. To jest cel główny, który temu wszystkiemu przyświeca. Żeby i ten, któremu w życiu jest trudniej, który jest mniej zaradny, to jednak on w Polsce powinien się dobrze czuć i znaleźć swoje miejsce i kochać z tego tytułu swoją ojczyznę. I to jest nasz cel rządu prawa i sprawiedliwości. I zobaczcie Państwo też. Powiedzieliśmy, że mamy w tym miejscu w Halinowie zaradnego burmistrza. Ale tak się złożyło, że mamy i zaradnego gospodarza naszego państwa, naszego premiera, który potrafi wskazać i podpowiedzieć czasami i bardzo często. Gdzie należy szukać, jak należy popatrzeć, i organizuje nowoczesny system zarządzania państwem. Nowoczesny system, który powoduje, że pieniądz jest także szczelny, że ten pieniądz nam na boki nie odpływa. Szanowni Państwo, przecież tyle środków, które się pojawiły i które są wydawane już od czterech lat cały czas, to nie są wyprodukowane pieniądze z niczego. Ten pieniądz stanowi. Znacząco wartość. I popatrzmy na jedno. To jeden z moich znajomych, mój, wracam do, do Polski, bo słuchaj, kilkanaście lat temu wyjeżdżałem, to moja pensja w Polsce wynosiła 200 dolarów, a teraz 3900 pensja jest już możliwa, a to jest 1000 dolarów. A 1000 dolarów na zachodzie to już są też spore pieniądze. A więc zobaczcie, jak taką zaradnością, którą obecnie reprezentuje nasz rząd pod kierownictwem premiera Morawieckiego, potrafił doprowadzić do tego rzeczywistego wzrostu poziomu naszego życia. No bo przecież, jeżeli tak patrzymy, to w Polsce kupujemy bardzo dużo towarów pochodzenia zagranicznego. One tam są płacone w tych dolarach. I teraz, jeżeli nasza relacja się poprawiła tak znacząco, to możemy powiedzieć tak, my zaczynamy doganiać Europę. I to jest ważne. I tak musimy trzymać. Brawo dla pana premiera. Ta droga, która została wyznaczona, powoduje, że nas coraz bardziej cenią w Europie. Często jestem gościem Brukseli i widzę, jak rośnie szacunek w stosunku dla Polski. I nie tylko w Brukseli, ale i w innych państwach. Polacy są także traktowani jako ludzie najbardziej pracowici w Europie, bo przecież Polak nie żałuje czasu, żeby pracować w godzinach nadliczbowych, a inni Europejczycy już nie chcą. My pracujemy, my gromadzimy bogactwo dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. I teraz popatrzmy, ilu już będących emerytami nadal pracuje. I zeszliśmy przecież tak, jak sobie społeczeństwo życzyło. 65 mężczyzn, 60 kobiety. Czy z tego powodu państwo nasze runęło? Nie! Ile osób, które mają uprawnienia emerytalne, pracuje? Bardzo wiele. W Polsce już prawie bezrobocia nie ma. Każdy może pracować. I ci, co są zdrowsi, pracują i dalej tworzą produkt narodowy, i będziemy mieli się w Polsce coraz lepiej. I ta kampania wyborcza idzie w takim kierunku. Żebyśmy następne cztery lata następnie z kogo do przodu zrobili. Dziękuję.